Witamy panią dr Agnieszkę Przybyłę-Dumin. Która jest etnografem, nie wiem czy jest żeńska forma, kulturoznawczynią. Pracownicą. Tak, z racji tego, że istnieją kobiety, to powinna być. Ale myślę, chyba nie ma jeszcze. Nie będziemy się upierać. Prywatnie mama naszej koleżanki Weroniki, nieobecnej, której też dziękujemy, że do tego spotkania w ogóle doszło. Ode mnie tyle. Nie będę zabierał czasu. Bardzo się cieszymy, że pani nas zaszczyciła. Czekamy na to. Dziękuję ślicznie za zapowiedź. Dziękuję za zaproszenie, bo z młodzieżą współpracuję nadal często i jest to dla mnie o dziwo przyjemność. Zatem mam nadzieję, że spędzimy ze sobą miło czas, zwłaszcza, że temat, który został wybrany, nie jest tak niemiły aż do opowiadania. Zgodnie z zapowiedzią, zmierzymy się dzisiaj z kwestią wierzeń i praktyk magicznych. Magii, zachowań o charakterze magicznym oraz myślenia magicznego jako takiego. Jako, że spotykacie się z nim w życiu codziennym, jako, że macie z nim do czynienia w cyklu obrzędowym, którego jesteście wykonawcami, który niejednokrotnie sami także kultywujecie. Jako, że warto jest wiedzieć, z czego wynikają pewne elementy naszego myślenia, naszych zwyczajów, naszego myślenia wreszcie, bo to będzie kwestia zasadnicza. A wszystko po to, żeby dołożyć tę cegiełkę do rozumienia tego, czym jest człowiek i w jaki sposób funkcjonuje, bo w gruncie rzeczy w tym naszym krótkim życiu właściwie to jest nasze podstawowe pytanie. Cały czas dokładamy sobie tej informacji i kiedy wydaje się, że już wszystko wiemy, to dostajemy następną informację, którą w jakiś sposób do tej budowli trzeba dołożyć. Zastrzeżenie jedno poczynię na samym początku. Zwróćcie uwagę, że nie będę używała słowa ani przesąd, ani zabobon. Dlatego, że żeby zrozumieć jakiś kawałek rzeczywistości, nie wolno jej dyskredytować. Powinniśmy ją umieć opisywać, a nie stygmatyzować. W momencie, kiedy zaczynamy oceniać i uznawać, że coś jest głupotą, bo nie jest takie, jak ja myślę o świecie, to w tym momencie jak gdyby buduje mur w stosunku do zrozumienia. Zwróćcie uwagę, jak inaczej brzmi stwierdzenie, to przesąd, to tradycja. Zwłaszcza w naszym języku, gdzie tradycje, my sobie wokół tradycji budujemy pozytywne skojarzenia, a wokół przesądu wręcz przeciwnie. Będę używać takich sformułowań jak wierzenie magiczne ewentualnie, przekonania o świecie. Dlatego, że wiecie o tym, że wasze przekonania o świecie wynikają z tego, że urodziliście się w tych czasach i w tym rejonie geograficznym. Gdybyście się urodzili gdziekolwiek indziej, albo kiedykolwiek indziej, każdy z was byłby kimś innym. Żywił inne przekonania o świecie, myślał w inny sposób i inne wierzenia być może wyznawał, innego Boga byłby wyznawcą, innych obrzędów byłby kultywatorem. Zatem proszę, żebyśmy spojrzeli właśnie z tego dystansu. A teraz do zasadniczej kwestii przejdźmy. Proszę mi powiedzieć, jaki w życiu zabieg magiczny wykonaliście? Ale teraz osiem. Nie myślałam, że pan opowiada. Dobrze, to zapytam od drugiej strony, może nam będzie łatwiej. A kto w życiu nie złapał się za guzik na widok kominiarza? Mamy kilku. Dobrze. A kto nie planuje zakupić czerwonej bielizny na studniówkę i maturę? Dobrze. Dobrze. Kto w życiu nie zastanawiał się, co tu zrobić na widok czarnego kota? No, ponieważ tu schodzimy do czasów dziecinnych, to coraz mniej będzie przedstawicieli. Tak naprawdę, gdybym wymieniła szereg z tych codziennych zachowań o charakterze magicznym, wynikających właśnie z wierzeń magicznych kultywowanych w naszym kraju, to okazałoby się, że każdy z państwa był ich wykonawcą, chociażby bezbiednym z racji tego, że było wykonywane w szkole. Bo mam. Kto z was nigdy nie lał wosków w Andrzejki? Nie ma 100%. Ale może dojdziemy do tych 100%, wszak czasu troszeczkę jeszcze mamy. Przede wszystkim musieliśmy bowiem zlokalizować, o jaki charakter zabiegów i jaki charakter wierzeń nam tutaj w tym momencie chodzi.
Wierzenia magiczne bowiem to są te wierzenia, które zakładają, że jeżeli wykonam określony zabieg, tak, to będę miała określone skutki w rzeczywistości. Prosta sprawa. I w ramach antropologii cztery definicje buduje się wokół tego pojęcia. Zatem magia jest to zespół zachowań, właśnie wierzeń, przekonań i technik, mających w przekonaniu wykonawców zmieniać rzeczywistość, tak? Czyli wykonuję rytuał, mam jakąś zmianę. Ale zastrzeżenie jest takie, że nie powinno być współzależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy wykonaniem a reakcją. No powiedzmy sobie, jeżeli kiedy buduję dom, to ja też wykonuję czynność, tak? I mam spodziewany efekt, no ale relacja przyczynowo-skutkowa jest właściwa. Nie, ale przy tym samym domu mogę jeszcze zadbać o siły wyższej, kamień węgielny i być może jakiś rytuał wykonany. I w tym momencie już mamy do czynienia z zabiegiem magicznym. Zatem w przypadku zabiegów magicznych mamy do czynienia z tą nieciągłością przyczynowo-skutkową. No bo cóż, że jednak ma ten kominiarz wspólnego z naszym szczęściem. A jednak mimo wszystko wielu z nas łapie się za guzik do dnia dzisiejszego, nawet zdając sobie sprawę, i tu jest uwaga, to jest ciekawa sprawa, bo nawet zdając sobie sprawę, że to nic nie ma wspólnego i tak to wykonujemy. Niektóre tradycje bowiem i zachowania są silniejsze, zresztą one są tak wmontowane już w naszą osobowość, że zapewniamy sobie tym poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Podobnie jak... czy nie dziękujecie za... jeżeli ktoś wam życzy powodzenia? Kilka osób tak. Dobrze, kto dziękuje? Dobrze, ale cieszy mnie cały czas to, że inne osoby się zgłaszają, więc ja myślę, że my te 100% uzyskamy. To też przekonanie o tym, że jeżeli powiemy komuś dziękuję za powodzenia, no cóż ono ma wspólnego tak naprawdę z tym, czy my de facto powodzenie będziemy mieć, czy też nie. A życzycie powodzenia, czy połamania łówka, czy połamania nóg, czy kopniakiem na szczęście wysyłacie na ważne wydarzenia? Zdarza się, prawda? To jest wszystko szereg tych samych zabiegów. Zwróćcie uwagę, jak wiele z nich jest związanych najzwyczajniej w świecie ze szczęściem. Bo dziś, o ile wcześniej, jak zresztą Państwu pokażę później, te wierzenia jak gdyby były wszechogarniające, dotyczyły każdej dziedziny życia, o tyle dziś zachowały się te w tych sytuacjach, w których na swój los mamy najmniejszy wpływ i jesteśmy najbardziej niepewni. Z jednej strony na przykład wokół ciąży i porodu dziecka, całkiem sporo. Wokół śmierci człowieka i obrzędów jego odejścia. Ale także, najzwyczajniej w świecie, zdawalność egzaminów motywuje uczniów i studentów do tego, żeby kultywować tradycje pewne w zakresie zdawalności właściwe. Czyli zaczynając od tej czerwonej bielizny na studniówkę, która później ubierana jest także podczas matury. Gdybyście mieszkali w Krakowie, wiedzielibyście już, że zaraz po studniówce musicie się udać na rynek i skakać na jednej nodze wokół pomnika Adama Mickiewicza. Ile razy byście na tej jednej nodze przeskoczyli, takiej noty moglibyście się spodziewać. Wiedzielibyście także, zaraz po przyjściu na studia, że należy zagiąć ostatnią stronę indeksu. Na ostatniej stronie indeksu jest napis świadectwo odejścia. Oczywiście takie przed czasem. Zatem studenci przez wiele pokoleń już zamykają tę ostatnią stronę. Nie wszyscy, ale czynią to. Nie należy też przez pierwsze pół roku okładać tegoż indeksu. Pół roku lub rok, w zależności od uczelni i od tradycji tejże uczelni. A w ubiegłym semestrze udało mi się sfotografować indeks, który miał ostatnią stronę zagiętą, ponieważ studentka była trzeciego roku, już był obłożony, ale jeszcze miał czterolistną koniczynę za okładką. Także zestaw zabezpieczeń był rzeczywiście potężny. Ale zdawała już praktycznie rzecz biorąc ostatnie egzaminy. Działało. Z całą pewnością na jej psychikę musiało. I wystarczająco poczucie bezpieczeństwa zabezpieczyło. Dalej. Pamiętalibyście, i pamiętać będziecie, w Krakowie na przykład, że przez pierwsze pół roku nie powinniście iść do Smoczej Jamy ani na Wawel. Nie wolno też przechodzić przez Bramę Floriańską na pierwszym roku, bowiem wszystko to może się przyczynić do niepowodzeń na studiach, zatem studenci krakowscy o tym pamiętają. Jest jeszcze jedno ciekawe wierzenie, które spotyka się praktycznie rzecz biorąc powszechnie w Polsce. Przekonanie, że zakonnice przynoszą pecha. Spotkaliście się? Co trzeba wówczas zrobić, żeby odczynić? Co trzeba zrobić? No coś trzeba. Ach, badań etnograficznych w takiej grupie ciężko byłoby przeprowadzić. Ale nie dam się.
Można by było rozmawiać. Pierwszą wersją, jaką słyszałam w związku z zakonnicami, to było spluwanie trzykrotne przed siebie, czyli... Ponieważ rozumiecie, że to nie jest zbyt kulturalne zachowanie, to studenci bielscy zresztą sprzedali mi fantastyczny skrót, znaczy tak naprawdę zaktualizowanie tego zachowania. Nie mówią, że trzeba spojrzeć na czubki butów. Właściwie robię to samo, czyli pochylam się do przodu, spoglądam w dół, nie ma tego tej niekulturalnej części, za którą można by było mandat dostać ewentualnie. Można, ale spotkałam się też z bardziej radykalnymi zabiegami, jak okręcanie się wokół własnej osi, co na pewno zwróciłoby uwagę przewodniów. I też przyczyniło się do niejakich kłopotów osoby, która by to wykonywała. Można byłoby też inne wymieniać, zresztą czy to poklepywanie, czy szczypanie, chociaż w przypadku zakonnicy niekoniecznie. Gdzieniegdzie, gdzie tych zakonnic jest więcej, uważa się, że pecha przynosi jakiś typ zakonnic, na przykład zakonnica z torbą. Można by było też z wiadrem, spotkałam się, ale to już myślę, że radosna twórczość zdecydowanie samych przekazicieli. No ale coś musi dzierżyć, to wtedy jest tą, która przynosi pecha. Ale nijak nie pomogłoby tak naprawdę to studentowi w Krakowie, który właściwie, bo rozumiecie, w Bielsku spotkanie zakonnicy to jest jednak sporadyczny wypadek. Dla studentów studiujących w Krakowie, czy jakimkolwiek innej miejscowości, w których zakonów jest sporo, no to pech po prostu na każdym kroku. Cóż robią studenci w Krakowie przed egzaminem? Otóż anioł kuli sobie w ten sposób, że parzysta liczba zakonnic widzianych, to na szczęście, nie parzysta, to na pecha. Na dobrą sprawę przed egzaminem wystarczy jeszcze jedną rundę zrobić wokół uczelni na przykład i mamy zagwarantowane szczęście. Zatem poza tym, że już nam pożyczono powodzenia, poza tym, że dano nam być może pożyczono długopis, a być może coś ukradliśmy jakiś długopis na szczęście, poza tym, że zdobyliśmy kopniaka i mamy amulet w postaci jakiejkolwiek przedmiotu, do jakiego jesteśmy przywiązani. I poza tym, że wykonaliśmy wszystkie zabiegi, jeszcze dodatkowy, ten właśnie dochodzi. Celowo wymieniam wam te, które najbardziej będziecie się interesować, bo właśnie szczęście w zakresie powodzenia, zdawalności egzaminów i tak dalej dla uczniów i studentów jest zdecydowanie najistotniejsze. I tutaj mamy szereg właśnie tego typu zachowań. Dokładnie takich. Gdybyśmy sięgnęli dalej w tradycję, bo wywołałam już kwestie na przykład ciąży i połogu, być może, jeżeli mieliście do czynienia już z osobą w ciąży w rodzinie niedawno, to zarejestrowaliście je, bo pewne wierzenia pojawiają się tylko w momencie, kiedy są potrzebne. Jest w rodzinie kobieta w ciąży, jakaś starsza ciocia, tudzież babcia, na pewno przypomni sobie, co dawni ludzie go dali. A kobiecie w ciąży nie wolno było zapatrzeć się w ogień, bo jeżeli by się wystraszyła w tym momencie i złapała, to w tym momencie miałoby dziecko z nami. Do dzisiejszego dnia utrzymuje się to wierzenie. Poza tym nie wolno jej było zaglądać przez dziurkę od klucza, przez wizjer, albo też do butelki, bo dziecko miałoby zeza. Na zasadzie tego rodzaju skojarzenia. Nie wolno było jej także zapatrzeć się, znaczy gdyby się wystraszyła zwierzęcia i złapała, byłaby analogiczna sytuacja jak w przypadku ognia. Szereg tego rodzaju przekonań. Gdyby obcięła włosy, znaczy farbowała włosy dziecko, mogłoby być rude. Tam swój zależność. Dzisiaj to dobry kolor. Dzisiaj to jest kolor, o który się zabiega. Natomiast dawniej rzeczywiście, w naszej kulturze, w kulturze tradycyjnej polskiej nie był wysoko stawiany, zatem zabiegi magiczne związane z osobami rudymi istniały i przestrzeganie przed ewentualnie urodzeniem takiegoż. Na zasadzie skojarzeń małemu dziecku nie wolno obcinać włosów, dlatego że rozum mógłby mu się skrócić, a maturzystom nie wolno obcinać włosów przed maturą, bo no wiecie, no, zwłaszcza ta wiedza z pierwszego roku, ona gdzieś tutaj musi być, prawda? Z pierwszej klasy. Zatem nie wolno, w myśl tradycji, jak się utnie, przepadnie przynajmniej część. Co prawda biologia nie potwierdziła jeszcze tak daleko sięgających komórek nerwowych, ale cóż ta nasza nauka wie o świecie. Istnieją ważniejsze kwestie. Dobrze, zatem mamy tutaj zestaw taki na dobrą sprawę magii codziennej. Macie z nią do czynienia wciąż i będziecie niejednokrotnie mieli, bo warto byłoby wspomnieć w tym momencie o obrzędowości dorocznej w tym momencie. Nie wiem, na ile z tą się spotykaliście, ale na przykład Wielkanoc była stosunkowo niedawno. Z palmy święconej w niedzielę wielkanocną robiono krzyżyki, które stawiano w rogach pola.
ogródkach, tam gdzie chciano zadbać o to, żeby plon był jak najbardziej dorodny. W momencie, w Boże Ciało, które jeszcze niedawniej było, znikały dość szybko elementy przystroju samych ołtarzy, prawda? Dlatego, że fragment tego ołtarza należało wziąć do domu, bo zabezpieczało przed wszelkim złem. Dawniej, kiedy ludzie mieszkali przede wszystkim w budynkach drewnianych, to zawsze to niebezpieczeństwo to był pożar i burza. Dlatego przede wszystkim te były wymieniane jako groźne i niebezpieczne. Natomiast dziś przed wszelkim złem, my byśmy powiedzieli bardziej przed złodziejami na przykład, przed zalaniem od sąsiadów albo, no bo pożarem już rzadziej, na całe szczęście. Należałoby pamiętać w Wigilię Bożego Narodzenia z kolei, żeby fragmenty wieczerzy pod skibkę ziemi włożyć, żeby ten urodzaj podtrzymać. A w środę popielcową, żeby wykonać obrzędowe skoki na len, na żyto, na konopie, żeby jak najwyższe wzrosły. W cyklu obrzędowym zatem było ich bardzo wiele. Myślę, że no dzisiaj zgodnie z badaniami dla młodych ludzi to właściwie w Wigilię zostało jedno. Jak w Wigilię, tak przez cały rok. Myślę, że do dzisiejszego dnia to słyszycie. Że wszelkie zachowania, to jest tak ważny dzień, ten moment graniczny, tak istotny i tak wielkie święto, że w momencie, kiedy wykonamy coś niewłaściwego, to nie będzie się to powtarzać. Aczkolwiek dla dzieci to było tak, jeżeli dostaniesz lanie tego dnia, to będziesz dostawał lanie przez cały rok, czyli był taki element wychowawczy znacząco, proszę zwrócić uwagę, był tutaj podkreślany. To jest ten pierwszy i najbardziej dla nas znany. Drugi typ ujęcia w antropologii podkreśla się rytualny charakter, czyli zespół rytualnych działań i technik mających przekonanie ich wykonawców dokonać zmiany w rzeczywistości za pośrednictwem teraz jakiejś siły, czy to uosobionej, czy to nieuosobionej. I w tym momencie antropologia zwraca uwagę na tę bardziej, powiedziałabym, magię profesjonalną, albo magię taką, która jest charakterystyczna dla ludów plemiennych, dla których tego typu zachowania są bardziej właściwe i które wszechogarniają rzeczywiście ich sposób myślenia. W tym wypadku będziemy mieć szereg zabiegów, które mają na przykład wywołać suszę, tudzież deszcz. Będziemy mieć także próbę pozyskania mana, jak w Polinezji czy Melanezji, w momencie kiedy... Uważa się tam, że ktoś może być dobrym wojownikiem, budowniczym łodzi czy ogrodnikiem, tylko wtedy, kiedy posiada mana. My byśmy to przetłumaczyli w tym kontekście, akurat jako szczególny talent, predyspozycję. Ale dla mieszkańców tamtych rejonów świata to mana jest czymś zewnętrznym, co należy pozyskać, można pozyskać, przynajmniej w niektórych wypadkach. I można dzięki temu pozyskaniu stać się tym lepszym, tym znakomitszym. Czyli mamy jakiegoś pośrednika, który pomaga nam w dokonywaniu zmian w rzeczywistości znaczniejszych. W tej grupie wymienilibyśmy także wszelkie wywoływanie demonów na przykład, żeby nam służyły. W naszej kulturze to będzie wywoływanie diabła, co by spełniał nasze dobre, skoro diabła to złe życzenia, dobre dla nas. Czyli mamy także do czynienia z bardzo zrytualizowanymi zachowaniami, które będą nieodłącznym elementem wierzeń, już tutaj bardziej odmiennych od naszych. Chociaż wszystkie one wypływają właśnie z tamtych. W trzecim rozumieniu używa się tego jako praktyczny, czynnościowy aspekt religii. I teraz bynajmniej nie będę Państwa przekonywać, żeby postawić znak równości między magią a religią. Z mojego punktu widzenia magia ma więcej wspólnego z nauką tak naprawdę niż z religią i o tym będzie za chwileczkę mowa. Natomiast myślę, że jesteście w stanie w rytuałach religijnych wskazać takie zachowania, które mogłyby być analogiczne, czyli wykonuję jakiś rytuał i spodziewam się zmiany rzeczywistości. Jakie to będą? Przeżegnanie się. A czego się w tym momencie spodziewamy? Czy jest jakaś zmiana? Jakiegoś szczęścia, nie wiem czy... Tak, może być. Może być przeżegnanie się na szczęście. W tym momencie prosimy Boga o wstawiennictwo w danej sytuacji. Zgadza się. Musiałam poznać kontekst. Jaki jeszcze? Wierzmowanie, mamy pewną zmianę rzeczywistości, tak? Rzeczywistości osobowej w tym momencie przestajemy funkcjonować jako jedna istota i wchodzimy w inną. A w codziennym, tak? Jeszcze święcenie pokarmów na wykonawcę. Na przykład święcenie, bo nie tylko pokarmów, ale w ogóle święcenie, prawda? Będzie zmianą rzeczywistości. Mamy określony rytuał, który nam ma zmienić rzeczywistość. Co jeszcze? Podczas mszy każdej.
Przeistoczenie. Prawda? Przeistoczenie realne, bo wiecie, wiecie Państwo o tym, że podczas każdej mszy świętej następuje naprawdę przeistoczenie chleba w ciało i wina w krew, czyli mówimy to oczywiście w myśli danej wyznawców. I realna zmiana za pomocą rytuału. Kapłan wykonuje określony rytuał, dzięki czemu może się rzeczywistość zmienić. I moglibyśmy ciągnąć coś bardziej przypominającego zabiegi magiczne. Mogę przywołać z Dnia Świętego Błażeja, 3 lutego. Był ktokolwiek na 3 lutego na mszy? Spotkaliście się? Po mszy, tak? Jest tak, że po prostu jest wyszane i tam świecone świece i później się podejdzie do ołtarza i właśnie tymi świecami tam natykają to na choroby gardła. Zgadza się. Bo Święty Błażej jest opiekunem, jest patronem i strzeże przed chorobami gardła. Po mszy tymi poświęconymi świecami kapłan błogosławi, podchodząc do każdego, kto przyjdzie pod ołtarz, przykłada te świece, kiedyś ekstremalnie zaświecone. Dziś już one zapalone nie są. Przykłada, składa błogosławieństwo. Analogia. Podkreślam analogia. Dlatego, że od razu zaznaczę, zwróćcie uwagę, że w ogóle w religii mamy do czynienia z innym sposobem podejścia do rzeczywistości niż w magii. W przypadku religii mamy postawę błagalną. Tak naprawdę my możemy prosić o zmianę rzeczywistości, a to nam będzie dane albo nie. A my nie możemy się gniewać nawet, jeżeli nie będzie nam dane. Jedyne, co możemy zrobić, to podziękować za decyzję. Natomiast w przypadku magii, zwróćcie uwagę, to wcale nie o to chodzi. Ja staram się dowiedzieć o rzeczywistości jak najwięcej i za pomocą zabiegu ją zmienić. Ja już nikogo nie proszę o pośrednictwo. Ewentualnie w tych zabiegach pośrednictwo, ale to pośrednictwo też często było wymuszane. To jest zupełnie inny sposób podejścia do rzeczywistości. Dlatego tej analogii nie można tutaj w tym wypadku przeprowadzić. Chociaż my, jako wyznawcy jednej religii, często nazywamy magią zachowania wyznawców z innych religii. Dlatego chciałam, żebyśmy poszukali analogii u nas, w naszych tradycjach, żebyście zrozumieli te współzależności pewne. Zatem mamy do czynienia z analogiami. Natomiast w ramach zabiegów magicznych wykorzystuje się niejednokrotnie akcesoria z religii chrześcijańskiej, ale to są już zwykłe zabiegi magiczne. Bo w momencie, kiedy poświęconą gromnicę podczas burzy zapalamy, to jest zabieg magiczny. Dlatego, że on wypływa jeszcze z myślenia wcześniejszego przez chrześcijańskiego. I to jest element zachowań stricte magicznych. Niejednokrotnie formułach magicznych używało się w imion Pana Jezusa Chrystusa i wszystkich świętych. Na przykład, żeby zniknęły pasożyty, które zaatakowały bydło, należało pójść na pole, wziąć kamień, przycisnąć oset i powiedzieć tak: buty cię będę męcył, oście, póki z mojej jałowicy nie wyjdą brzydkie goście. W imię Pana Jezusa Chrystusa i wszystkich świętych. Formuła, ale zakończona wstawieniem listem do istot najsilniejszych, jakich sobie można wyobrazić. Czyli w formule magicznej też będziemy to używać. Ale niejednokrotnie też w samych zabiegach magicznych używano zarówno symboli z chrześcijaństwa, jak i akcesoriów. Mówiłam o tych krzyżykach wykonywanych z palm. Palma poświęcona w ramach rytuału religijnego. Wykonanie krzyża symbolu chrześcijańskiego. Ale to już to, że stawiamy w rogach pola, należy do porządku innego. Dlaczego to się wszystko tak poplątało? To jest także bardzo interesująca kwestia, ale myślę, że jesteście już na tyle dorośli, żeby zdawać sobie sprawę, że naprawdę nie da się wyrugować jednego sposobu myślenia i zastąpić innym. A tak przecież na dobrą sprawę chciano by, wprowadzając chrześcijaństwo na dany teren. W momencie w X wieku, kiedy wprowadzano na te tereny chrześcijaństwo, to ludzie przecież mieli kulturę, rozwinięty folklor, wiedzieli o świecie wszystko, co na danym etapie rozwoju udało im się odkryć. I nawet jeżeli chcieli przyjąć chrześcijaństwo, to opowiedzenie o świecie na inny sposób zajęłoby im całe życie, a właściwie byłoby niewykonalne. Wiecie o tym, że przede wszystkim negocjacje prowadzili możni. W momencie, kiedy... I oni też dowiadywali się o tym chrześcijaństwie nie za dużo. Najważniejszych zaledwie kwestii. W momencie, kiedy rozpoczynano chrzest całego narodu, odbywało się to w ten sposób, że biskup wraz z władcą danego terytorium po prostu
przejeżdżali przez te terytoria do niego należne i chrzcili społeczność. Jeżeli było to nad brzegiem jakiejś wody, to ten chrzest, zresztą starano się, żeby nad brzegiem wody ten chrzest się odbywał. Na wschodnich rubieżach, już nie naszego kraju, tylko na wschodzie, odbywało się to czasami tak, że dzielono jeszcze dodatkowo wieś na dwie grupy. Jednych chrzczono Iwan, jednych Piotr i było zło. Nie, żeby nadmiernie skomplikowane to było. Ale niezależnie od tego, w jaki sposób odbywałby się ten rytuał, wyobraźcie sobie. Powiedzmy, jesteście politeistami, więc uznajecie, tak, jest jeszcze jeden Bóg. Często nazywany Bóg Bogiem Niemców, bo Bóg chrześcijański kojarzony był z Niemcami, bo nie, jako że Niemcy byli wyznawcami wcześniej. Z całą pewnością silny, nieraz nam wklepali. Przecież niejedną wojnę żeśmy położyli, tak? Zatem ich Bóg musi być całkiem solidny. Ale ta wiedza jest nadal ograniczona. I teraz powiedzmy, że nawet chcecie, uznajecie, że on jest wystarczająco silny. Wzywają was, otrzymujecie chrzest, opowiadają wam o tym Bogu. Pół godziny? Godzinę? Dwie? Cóż wy się dowiecie o tym Bogu i o sposobie jego wyznawania przez tak krótki czas? Misje do ludu idą dopiero w XI-XII wieku. Jeszcze w XIII wieku nasza ludność tak radośnie jest we władaniu wszelakiego rodzaju myślenia, tego przedchrześcijańskiego, że nie ma się co dziwić, że Niemcy uważają nas za pogan. Oni też byli poganami w wielkim zakresie, ale nieco dłużej już byli chrześcijanami, więc część tych rzeczy także do mieszkańców wsi przeszło. Ale też najistotniejsze jest to, powiedzmy, teraz islam jest na topie. Powiedzmy, że zechcecie zostać wyznawcami islamu. Szkoda, że tu tyle dziewcząt. Trudno byłoby przekonać, że rzeczywiście w tym wypadku chcielibyśmy. Ale wyobraźcie to sobie, że chcecie. No, dobrze, coś bardziej neutralnego. Animizmu. Weźmy ten islam. Powiedzmy sobie, że chcemy zostać wyznawcami. Tak? Ale teraz wszystko, co my wiemy o świecie, pochodzi z książek naukowych w naszej rzeczywistości przekazywanych oraz z religii chrześcijańskiej. I teraz musielibyście tak naprawdę nauczyć się myśleć w zupełnie inny sposób, żeby móc być wyznawcami tej jakże odmiennej jednak religii. Wiele mechanizmów podobnych, ale myślenie o świecie, czy też poglądy, światopogląd kształtowany, znacząco odmienny. Tak było z naszymi przodkami. I tak naprawdę trzeba by było zacząć z dziećmi, maleńkimi, jeszcze w dodatku wykładać im jedno i to samo. Przecież wiecie, jak my się między rodzinami potrafimy różnić w ramach tej samej kultury, a cóż dopiero między narodami. Tak naprawdę właśnie dlatego tak radośnie chrześcijaństwo jest różne w różnych rejonach świata. W Filipinach wyznawcy chrześcijaństwa przybijają się do krzyża, żeby rzeczywiście oddać cześć Chrystusowi i podczas Wielkiej Nocy właśnie w ten sposób obchodzą. W każdym rejonie świata bowiem chrześcijaństwo nasyciło się innymi elementami, tymi, które były już właściwe dla tej społeczności. Bo nie da się opowiedzieć o świecie z dorosłym ludziom na nowo. A przecież ci dorośli ludzie opowiadają przede wszystkim swoim dzieciom. I to, że oni dodają tego Boga chrześcijańskiego i nawet będą przekonani, że dawni bogowie odeszli, bo przecież widzą niszczenie swoich świątyń, to i tak nie zmienia faktu, że wiele tych elementów na stałe się splecie. Zresztą w momencie, kiedy poszły misje do tak zwanego ludu, czyli do mieszkańców wsi, to przecież też nie wybitni teologowie kształceni przez całe lata na największych uniwersytetach, ale bogatsi chłopi przygotowani do tego, żeby udzielać sakramentów. Łaciny znali tyle, co właściwie do modlitw i udzielania tych podstawowych sakramentów. Podstawowe prawdy wiary znali. Oni także opowiadali o świecie na dawny sposób. Określa się to synkretyzmem kulturowym. W momencie, kiedy mamy do czynienia ze spleceniem dwóch systemów na tyle trwale, że nawet dla wyznawców nie jest to rozpoznawalne. Gdybyście zresztą swojej babci czy prababci powiedzieli, że ona uprawia magię, to by stuknęła się, skoro to była prababcia, to pewnie byście po łbie dostali najzwyczajniej w świecie, bo ona byłaby tak oburzona, że tak uważacie. Bo to się spletło na tyle trwale, że czy to zapalenie tej gromnicy, czy na pozyskanie chleba i wody w Dzień Świętej Agaty, żeby pożar nie zniszczył domostwa, uznawane było za element po prostu religii chrześcijańskiej. Dobrze, to w ramach dygresji, żeby wszystko było jasne. I wreszcie czwarte ujęcie to jest po prostu sposób myślenia.
Określenie magia używa się także na sposób myślenia. Mówi się o tym myślenie magiczne. Ale zresztą jest bardzo bliskie myśleniu mitycznemu. I tu chciałabym się skupić szczególnie, dlatego że jednym z efektów tego wykładu chciałabym... Czy mamy już 45 minut? Za 10 minut będzie 45 Dobrze. Minut. Dobrze. Upewniam się tylko, bo żeby nie, odpowiednie cząstki, dla odpowiedniej cząstki podzielić. O równej 11, tak? Tak. Dobrze. Chciałabym bowiem, żebyście zdawali sobie sprawę, po pierwsze, że to myślenie nie jest wam zupełnie obce. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, żebyście zrozumieli je na tyle, żeby już nigdy nie zdyskredytować. Chciałabym, żebyście zrozumieli, że to był sposób, w jaki zdobywam, albo inaczej, to była wiedza o świecie naszych przodków. To my używamy sformułowania magia, wierzenia i tak dalej. Tak naprawdę to była ciężkim trudem zdobywana wiedza, niejednokrotnie działała i była skuteczna. Ale zacznijmy od początku. Myślenie magiczne. W jaki sposób wyjaśnić? Otóż gdybyśmy wyobrazili sobie swoje dzisiejsze działanie, działanie naszych przodków, to popatrzcie, my odróżniamy, jeżeli chcemy, tak jak rozpoczęłam praktycznie ten wykład, kiedy chcemy zbudować dom, to my dowiemy się wszystko o materiałach, współzależności między wysokością tymiż materiałami, grubością ścian, wielkością okien, jaka może być dopuszczalna w tym wypadku, jaka powinna być grubość ścian nośnych, etc., etc. Dowiemy się tego wszystkiego, tak, żeby móc postawić właściwy dom. Jeżeli będziemy chcieli obsiać pole i zdobyć plon, to dowiemy się wszystkiego o ziemi, z jaką mamy do czynienia. Będziemy wiedzieć, co należałoby na niej posadzić, w jaki sposób ją nawieść, kiedy daną roślinę należy posiać, w jaki sposób doglądać, czy ewentualnie w jaki sposób się zaopiekować, kiedy zebrać plon. I to dla nas byłoby, my to nazywamy zachowaniem racjonalnym i korzystaniem z racjonalnej wiedzy, robilibyśmy to, co z naszego punktu widzenia jest racjonalne. Ale nasi przodkowie poza tym wszystkim pamiętaliby o tych zabiegach, o których już wspominałam. Dla waszego pradziadka, prapradziadka, jeżeli byłbym właścicielem pola, nie do pomyślenia byłoby nie zrobienie tych krzyżyków i nie postawienie ich w niedzielę wielkanocną, w momencie, kiedy dzwonią dzwony wraz z poświęceniem na rogach pola. Bo dla niego to było zachowanie równie racjonalne, jak obsianie, nawożenie, pronowanie, zbieranie w określonym czasie. Nie zapomniałby o tym, żeby pod skipkę ziemi w Wigilię Bożego Narodzenia dać fragmenty wieczerzy. Bo należało uświęcić przecież tę ziemię. Poświęciłby owies świętego Szczepana, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Zresztą świetna zabawa była, bo się tym owsem rzucano. Już nie znacie tej tradycji, ale tak jak w drugi dzień świąt Bożego Wielkanocnych jest lanie się wodą, tak w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia obrzucano się w kościele owsem i po kościele i w ogóle też. Ale część tego owsa poświęconego wkładano do ziarna pod zasiew. Bo dzięki temu zyskiwano dodatkową moc sakrum dla tego przedsięwzięcia. Nie zapomniano by o skokach na len na żyto, nie zapomniano by o tych wszystkich zabiegach. To było dla nich równie racjonalne. A z czego wynikało wobec tego ta odmienna racjonalność? A no wyobraźcie sobie trud w ogóle pozyskiwania wiedzy. A na przykładzie myślę, że będzie najlepszy. Powiedzmy na osiedlu Beskidzkim, na 10 piętrze, mieszka para staruszków. Już od 80 są, ale są zdrowi, dziarscy, rzeczywiście świetnie się trzymają. W domu mają wszelkie zdobycze techniki. Oczywiście nie mówię tutaj o techniki w sensie prąd, lodówka czy piecyk, ale mają i wideo, bo to rzadko używali, więc jeszcze działa. Mają DVD, bo cóż mogłyby wnuki robić w momencie, kiedy przychodzą do dzieciaków, a zresztą wiecie, że do dziadków w końcu trafia cały ten sprzęt, który mamy, a którego już nie używamy. Kiedyś to dzieci dostawały te najgorsze rzeczy, im kto młodszy, tym najgorsze, teraz troszeczkę w drugą stronę, prawda, z tą technologią. Ale po prostu nieco inne zasady nimi władają, to też jest prawda. Ta zmienność jest po prostu zbyt duża. Mają oczywiście komputer. Mało tego, są w stanie używać w podstawowym zakresie, dlatego że dzieci i wnuki przyłożyły się do tego, żeby umieli obsłużyć Skype'a, wysłać maila, odwiedzić naszą klasę, etc., etc. Niemniej jednak starsi państwo uwielbiają też spędzać czas zupełnie tradycyjnie. Starsza pani uwielbia robić na szydełku
różne piękne przedmioty. Kiedyś, kiedy jeszcze wzrok był odpowiedni ku temu, robiła duże formy, obrusy, firany. Teraz robi tylko małe serwetki, obrabia sobie chusteczki i robi rękawiczki, bo jest wielką elegantką. Na szydełku robi zawsze siedząc w wygodnym fotelu, który jest usytuowany obok okna, a obok tego fotela jest także lampa z abażurem. Ta lampa od dawna ma już włącznik zepsuty. Niby prosta, niby problem to jakiś jest i za każdym razem myślą sobie, że trzeba by było powiadomić dzieci lub wnuki, ale zawsze o tym zapominają. Jest jeszcze jeden problem z tą lampą. Otóż, ponieważ trzeba ją odpalać, wkładając wtyczkę prosto do gniazdka, to pech chce, że to gniazdko, które jest obok, ma przebicie. I za każdym razem, czy to starsza pani, czy to starszy pan włączają wtyczkę do gniazdka, to za każdym razem uderza ich prąd. Na szczęście nie całe 220. Znaczy 230 dzisiaj. Nie bardzo mocno, jest to lekkie przebicie. Jest to dyskomfort, ale nie jest to taki problem, żeby pamiętali. W momencie, kiedy dzieci z wnukami przybywają, to za każdym razem jest tyle radości, że co się będą przyjmować lampy. Dobrze. I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Jest 15 maja 2013 roku, godzina 17. Starsza pani, siedząc na fotelu, robi różowe rękawiczki. Właśnie na swą prawą dłoń założyła rękawiczkę, żeby sprawdzić, ile jeszcze brakuje do zakończenia, kiedy w jednym momencie zrobiło się ciemno. Nadeszła gwałtowna nawałnica. Ponieważ zrobiło się ciemno, co zrobiła starsza pani? Wzięła dłoń odzianą w różową rękawiczkę, chwyciła wtyczkę i włożyła do gniazdka. I nic się nie stało. Ale ona nie wie, dlaczego nic się nie stało. Czy dlatego, że jest 15 maja, czy może dlatego, że jest 15 dzień miesiąca, czy dlatego, że jest 2013 rok, czy dlatego, że jest wtorek, czy dlatego, że wreszcie, że ma coś na ręce, czy może dlatego, że to jest różowe. Bowiem nie wiedząc o świecie, tak, nie wiedząc zasad, jakie kierują światem, praw fizycznych, my nie będziemy mogli rozgryźć, które prawo tutaj w tym momencie zadecydowało. Czy umówmy się, może prąd nie jest najlepszym przypadkiem, nie jest najlepszym przykładem w Państwa przypadku, ale gdybyśmy mieli tak wytłumaczyć naprawdę, co się dzieje od momentu, kiedy ja pstryknę, do momentu, w którym tu zapala się światło, ale tak, żeby każdy zrozumiał, nawet przedstawiciel kultury plemiennej, umówmy się, że nie byłoby proste. Rzecz w tym, że trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby nie uznać tego w ogóle za magię. Tak naprawdę. Dlatego technika wywoływała zawsze takie obawy wśród ludzi, którzy nie byli przygotowani na jej odbiór, najzwyczajniej w świecie. I teraz możemy sobie wyobrazić dwojaki scenariusz. Starsza pani zarejestruje wszystko, tak? Nie zdejmując tej rękawiczki, spróbuje minutę później. Godzina jest nieważna. Spróbuje następnego dnia. Działa. Wyeliminuje wszystkie zmienne niedziałające. Być może zawsze będzie wkładać tę wtyczkę do gniazdka za pomocą tej różowej rękawiczki, bo akurat koloru nie wyeliminuje. Ale pamiętając o różowej rękawiczce, ma szansę wyeliminować wszystkie zmienne niedziałające, odkryć prawo. Ale możecie sobie wyobrazić taką sytuację. Wkłada do gniazdka, ściąga rękawiczkę i... O-o! I zrozumie, że coś się stało później. I zapamięta wszystko poza tą rękawiczką. I w tym momencie może eksperymentować. I wiele rozmaitych zabiegów można byłoby sobie właśnie tak wyobrazić. Będzie eksperymentować. Sprawdzi za minutę, nie zadziała. I po godzinie też nie zadziała. Pomyśli, być może 17 następnego dnia. Spróbuje o 17 następnego dnia, nie zadziała. Więc może wtorek. Sprawdzi we wtorek i w dzień i o 17 nie zadziała, więc może 15 dzień miesiąca. Rozumiecie? Będzie kontynuować eksperyment, póki po raz kolejny nie zadziała. Tylko że jeżeli nie zapamięta tej zmiennej, to będzie właśnie, to nigdy to już nie zadziała. Tak możemy sobie zresztą wyobrazić zabiegi i w ogóle receptury, jakie słyszymy i jakie czasami możemy odczytać. Na przykład. Jeżeli pójdziecie, wychodząc z domu przed świtem, w Wigilię Świętego Jana i udacie się na rozstaje dróg, zobaczycie zioło i zerwiecie je, zanim jeszcze rosa nie obeschnie, trzy razy strząśniecie ową rosę i obrócicie się wokół swojej osi trzy razy, wrócicie do domu i zanim jeszcze kur zapieje,
pokroicie, tak, rozdzielicie na drobne części i zostawicie na trzy niedziele, tak? To wszystkie te elementy mogłyby mieć w pewnych kontekstach właściwe konsekwencje. Wiecie o tym, że okres wegetacyjny roślin przyczynia się do tego, że w różnych momentach ich właściwości lecznicze są bardziej, większe tudzież mniejsze. Być może, zakładamy tak zupełnie, dla danej rośliny ten okres wegetacyjny i szczytowy byłby właśnie w okolicach 24 czerwca. Zbieranie jej przed świtem, zanim jeszcze rosa, być może także przyczyniałaby się do tego, że nasycenie tymi właściwościami będzie jeszcze większe. No już późniejsze zabiegi, czy to strząsanie, no przynajmniej nie zgnije, prawda? Obrócenie się wokół własnej osi jeszcze bardziej to zioło wysuszy. Rozdzielenie na mniejsze kawałki znowu przyczyni się do tego, żeby szybciej wyschło. Trzy niedziele być może jest wystarczające dla danego zioła. Czyli można by było sobie wyobrazić, że wszystko zostało za pomocą eksperymentów technicznych, wielowiekowych, zweryfikowane. Wtedy i tak jest najlepiej. Zresztą w naszej kulturze ludowej mieliśmy całkiem sporo solidnej wiedzy, chociażby medycznej także, bowiem dzieło-lecznictwo, które w kulturze tradycyjnej było wykorzystywane, zostało eksperymentalnie zweryfikowane i wiele dzisiejszych lekarstw przecież ma w sobie to, co nasi dziadowie odkryli. Ale mogło być to czasami tak jak z tą rękawiczką. Czyli jeden element znaczący i mnóstwo nieznaczących, albo wręcz nieznaczący, wcale. Jakie są właściwości myślenia magicznego, będę Wam opowiadać w drugiej części. Natomiast teraz chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Bo powiedziałam, że w kulturze ludowej było całkiem wiele solidnej wiedzy. I ja Wam podam na przykładzie wierzeń demonologicznych, bo one są łatwiejsze do wyobrażenia, a z reguły też uważamy, że tym naszym przodkom nie wiadomo po co te demony były, strasznie dziwną wyobraźnię. Ale wedle naszych przodków rzeczywiście poza nami istniało bardzo wiele istot, które uosobione, właściwie spersonifikowane, które w ten czy inny sposób oddziaływały na nasze życie. Wśród nich była południca. Południca atakowała w południe w połów. Żeby nie być ofiarą południcy, należało zejść z pola do cienia, bo to latem oczywiście atakowała przede wszystkim, albo mieć nakrycie głowy. Nie atakowała tych z nakryciem głowy i nie atakowała tych, którzy w tym czasie byli w cieniu. Przekaz brzmiał, przecież nie jednego chłopa poturbowała, bo południca to strasznie bitny demon był. W momencie, kiedy kogoś zobaczyła na polu o 12, to brała się w nim za bary, poturbowała go tak, że on w parę dni umierał najczęściej. Czym była południca? Udarem słonecznym, prawda? Natomiast obserwacja właściwa, tak? Zaobserwowano, co się dzieje z ludźmi, którzy o tej porze są na polu. I ukuto, zinterpretowano tę rzeczywistość zgodnie z systemem wierzeń właściwych. Przecież demonów jest bardzo dużo. No, pewnie na polu też jakieś się pałęta. Czy to jest takie ważne w gruncie rzeczy z naszego punktu widzenia, czy nazwiemy to południcą, czy nazwiemy to udarem? Ważne dla społeczności, że działa. Inny przykład, zmora. Zmora to był duch osoby, która żyjącej, która wychodziła w nocy i dusiła swoich sąsiadów. Jednym z upodobań zmory było męczenie kobiet w połogu i maleńkich dzieci. I wedle zaleceń było tak, że nie wolno było kobiecie zaraz po urodzeniu dziecka, ani małemu dziecku wychodzić do chrztu albo do wywodu z domu, bo ich południca by zobaczyła i zaczęła dusić, aż życie by wydusiła. Wiecie, dlaczego kobiecie w połogu, ani małym dzieciom nie wolno wychodzić? Mniejsza odporność. Nie słyszeliście, że 6 tygodni kobieta w połogu nie wolno. Kobiecie w połogu 6 tygodni dzisiaj się mówi. Nie powinna wychodzić. Bowiem dziecko musi zyskać odporność, natomiast sama matka odpocząć na tyle, żeby rzeczywiście tę odporność zyskać. Zatem musi mieć na to czas. I to też zaobserwowano. I było zalecenie, była opowieść specjalna ze zmorą w roli głównej, która to atakowała tą Hankę czy tą Jagdę, która w niewłaściwym momencie się pojawiła. Co odpowiada w tym momencie? Co jest zmorą w tym momencie? Wirusy, bakterie, tak? Ale czy to takie ważne, czy nazwiemy to zmorą, czy wirusem, czy bakterią? Zadam jeszcze jedno pytanie. A ktoś z Was widział wirusa, czy bakteria?
my też opieramy się na czyichś doświadczeniach i czyichś spostrzeżeniach, prawda? Dla z punktu widzenia społeczności najważniejsze było, że działało. I w naszej wierzeniowości praktycznie każdy demon miał tego rodzaju racjonalne zastosowanie. To był zestaw przepisów, jak bezpiecznie poruszać się w świecie. Zatem w myśleniu magicznym będziemy szukać sobie tych punktów właściwych. Dobrze, to zrobimy sobie przerwę, bo rzeczywiście będzie kłopot. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrze, wracamy zatem do tematu. Bardzo proszę o uwagę. I rozpoczynamy od obiecanych cech myślenia magicznego. I zresztą zobaczycie Państwo, że właśnie te cechy myślenia magicznego będą Wam całkiem bliskie i w tym momencie zrozumiecie też pewne współzależności i zasady, które do dzisiejszego dnia utrzymały się właśnie w rozlicznych wierzeniach i praktykach magicznych. Rozpoczynając pierwsza zasada, prawo podobieństwa. Podobne rodzi podobne. W ten sposób myśleli nasi przodkowie. Jeżeli ja chcę uzyskać jakiś efekt, to muszę zrobić coś, co będzie analogiczne do tego efektu, albo inaczej, rzeczy takie skutki powodujące na pewno spowodują analogiczny skutek gdzie indziej. I tutaj już mieliśmy te cechy, zwróćcie uwagę, zagięcie ostatniej strony indeksu ze świadectwem odejścia, ja zamykam, tak, zamykam tę przestrzeń, nie ma jej w tym momencie, jeżeli ona nie istnieje, to nie może nastąpić odejście. Wierzenia związane z ciążą i porodem. Jeżeli zapatrzę się w ogień i złapię się, wystraszę i się złapię, będzie miało dziecko znamię w postaci ognia. Jeżeli zapatrzę się, wystraszę się zwierzęcia, będzie to znamię w kształcie tego zwierzęcia. Jeżeli kobiecie w ciąży odmówi się jakiegoś owocu, dziecko może mieć znamię w kształcie tego owocu na przykład. Dalej z tymi analogiami. Podobne rodzi podobne. No tak działa świat po prostu najzwyczajniej w świecie. Gdybyśmy dalej mieli cię oddać, w momencie kiedy obetniecie sobie włosy przed egzaminami, to mamy na zasadzie skracamy w tym momencie rozum, skracamy wiedzy, zmniejszamy znowu w kolejnym etapie swoje możliwości. Podobne rodzi podobne. Pierwsze prawo bardzo często spostrzegane w rozmaitych kontekstach. Zresztą na licznych przykładach innych za chwileczkę je pokażemy także. Drugie prawo, bardzo istotne, to prawo styczności. Cokolwiek miało ze mną styczność, będzie oddziaływało na mnie także, kiedy tej styczności już de facto nie ma. Dlatego właśnie włosy były wykorzystywane. Obcięte włosy, obcięte paznokcie mogły być wykorzystane w zabiegu magicznym przeciwko mnie. Żeby odwołać się do Waszych skojarzeń najbardziej, laleczka wudu, przynajmniej w tym naszym takim wyobrażeniu, w jaki sposób się to odbywało, zresztą my w naszej kulturze też się tego typu laleczki robiło przeciw ludziom, laleczka wudu łączyłaby te dwa prawa. Musimy stworzyć wizerunek człowieka, któremu chcemy zaszkodzić, prawo podobieństwa. Będziemy też szkodzić w sposób, w który oczekiwany skutek miałoby odnieść. Jak przebijemy rękę, spodziewamy się, że krzywda się w rękę stanie. Jeśli w nogę, to krzywda w nogę, a jeżeli w serce przebijemy, to jako żywo umrze natychmiast. Natomiast sama laleczka wudu musi być także scharakteryzowana, prawda? Ona nie tylko musi być podobna do ofiary, ale musi mieć jakiś element tej ofiary, czyli włosy, paznokcie, element odzienia. Im bliższe ciało, tym będzie działać lepiej. Zatem mamy te dwa prawa, które znacie z całą pewnością. W kulturze tradycyjnej zawsze uważano, co robi się z włosami i paznokciami. Bowiem należało albo je zakopać, albo spalić, żeby wiedzący, znający się na rzeczy jakiś, nie wykorzystał tego przeciwko nam. Ba, nawet miejsce, gdzie oddawało się mocz, mogłoby zostać wykorzystane przeciwko osobie. Jednym z takich ciekawych zabiegów, o jakim czytałam, w naszych okolicach, było zabieg, który miał na celu zatrzymanie człowiekowi moczu. Żeby zatrzymać człowiekowi mocz, należało znaleźć miejsce, w którym ofiara ostatnio mocz oddawała. Przez prawo styczności mocz kiedyś był wewnątrz organizmu, zatem z całą pewnością musiał jako żywo działać na samego wykonawcę, że tak powiem. Należało w tę przestrzeń wbić igłę, którą uszyto 9 śmiertelnych koszy i nawlec na nią nitkę,
która była wywleczona z 9 śmiertelnych koszul i zawiązać na nich 9 supełków, mówiąc 1 nie 1, 2 nie 2, 3 nie 3, 4 nie 4, aż do 9. Wbite zatrzymywało człowiekowi mocz i nijak już nie mógł, nie mógł tej jakże ważnej czynności wykonywać, dopóki nie znalazł tego miejsca, nie wyciągnął tej igły i nie rozplątał wszystkich tych supełków, mówiąc 9 nie 9, 8 nie 8. No musiał znać się na rzeczy po prostu najzwyczajniej w świecie. Ale wskazuję Państwu, że tę współzależność, że do jakiego stopnia tę współzależność można było wykorzystywać. Czyli mamy prawo podobieństwa i prawo styczności. I kolejne z nich wynikające. Na przykład, na zasadzie podobieństwa pewne przedmioty, kolory, kształty uznawano za szczęśliwe, przynoszące zdrowie, etc., etc. Na przykład żelazo. Żelazo, jako kojarzące się z czymś twardym, o dziwo trwałym, mimo że rdza toczyła, ale jednak była to materiał, który kojarzył się jak najbardziej właśnie z tą trwałością, ze zdrowiem, z siłą, z życiem. I dlatego to żelazne części pługa, albo siekiera, albo łańcuch żelazny znajdowało się pod stołem wieczerzy wigilijnej. Tam, gdzie spożywano wieczerze, zresztą do dzisiejszego dnia w Beskidzie Śląskim niejednokrotnie się można z tym spotkać, i w ogóle w górach, gdzie wkłada się albo siekierę pod stół wigilijny, albo no, żelazne części pługa to już raczej nie. Natomiast czasami jeszcze o tym łańcuchu, chociaż to też tego łańcucha potwierdzeń nie mieliśmy. Należało podczas wieczerzy trzymać na przykład nogę na tej części żelaznej, dzięki czemu można było być zdrowym przez cały rok. Na zasadzie skojarzeń, że ta siła przejdzie także na nas. Czerwony kolor. Czerwony kolor w wielu kulturach uznawany jest za ten kojarzony z siłą, znowu zdrowiem, witalnością, z życiem w ogóle. Dlatego to czerwone kokardki zobaczycie niejednokrotnie jeszcze przywiązane przy łóżeczkach dzieci. Albo przy wózkach. Spotkaliście się? A przy kwiatkach niejednokrotnie też się przywiązuje. Wiecie dlaczego? Po co? Chroni przed urokiem. Czym był urok? Właściwie wszystko. Na dobrą sprawę wiele chorób po prostu, jako że nie znano ich etiologii, nie wiedziano z czego wynika, ból głowy, ból brzucha, mdłości, czy inne dolegliwości, które każdego dnia mogły spotkać człowieka, ogólną nazwą urokiem nazywano. Uważano, że urzec może ktokolwiek, ale niektóre osoby są szczególnie predestynowane, mają złe oko tak zwane. I uważano, że rzeczywiście wskazywano, że jak ktoś miał złe oko, to zaraz odczynano urok po jego spotkaniu. Należało to zrobić. Szczególnie dzieci były narażone, ponieważ były słabiutkie. I zresztą właśnie dlatego przy noworodkach były liczne zabiegi, które należało wykonać, żeby temu urokowi przeciwdziałać. Ta czerwona kokardka to jest jedna rzecz. Ale czasami trzeba było, kiedy odwiedzało się po raz pierwszy noworodka, należało patrzeć na niego przez palce. Wszyscy powinni. Bo nikt nie wie, kto ma złe oko, więc lepiej się zabezpieczyć. Należało na przykład popatrzeć na niego i kiedy powiedziało się, jaki piękny na psa urok, odczynić od razu urok. A w niektórych rodzinach do dzisiejszego dnia utrzymało się przekonanie, że dziecko należy nie pochwalić, tylko wręcz przeciwnie, obrazić. O, jakie brzydkie! W tym momencie zabezpieczało się jego zdrowie. Więc na zasadzie przeciwieństwa tę zasadę podobieństwa czasami też stosowano. Żeby złe nie chwycił. Bo jeszcze trzeba było zawsze pamiętać, że skoro w przekonaniu naszych przodków człowiek współdzielił ten świat z licznymi innymi istotami, które słuchają i nic tylko chcą przybywać, no to wiadomo było, że trzeba ostrożnie z tym, co się mówi. Niejednokrotnie trzeba było właśnie zabezpieczać się i oszukiwać te złe moce. W XIII wieku wedle jednego z podręczników dobrej spowiedzi z brata Rudolfa z Wrót Raciborskich, dziecko, w momencie kiedy kobieta urodziła dziecko, należało je, trzymając w ręku, oprowadzić wokół ogniska. Matka szła, a za nią szła sąsiadka i mówiła, co niesiesz? A ona odpowiadała, rysia, wilka, śpiącego zająca.
uważało się początkowo, że znaczy wiązało się z dwoma przekonaniami. Albo z chęcią nadania, czyli zasady takiej bezpośredniej zasady podobieństwa. Ja nadaję ci takie cechy, bądź czujny, zwinny i tak dalej. Ale w tym kontekście raczej bardziej prawdopodobne jest, że oszukuje tych, którzy są wokół. Czyli no, nic ważnego. Właściwie nie musicie się tym przejmować. Zasadniczo możecie poszukać sobie innej ofiary. Na tej zasadzie. Zresztą na tej samej zasadzie na przykład, kiedy urodził się chłopiec w rodzinie chińskiej, tradycyjnej rodzinie chińskiej, absolutnie niewątpliwy skarb. No bo dziewczynki, niezależnie od tego, że dziewczynki kochano i oczywiście opiekowano się nimi, to w tradycyjnej rodzinie chińskiej wychowywano córki dla innej rodziny. Ponieważ to chłopiec zostawał w domu, to była ściśle patrylokalna struktura w ramach tej struktury pokrewieństwa, dziewczynka przenosiła się do domu obcego i ona zasilała pokolenia i przynosiła i wydawała na świat pokolenia innej rodziny. Nieco inaczej ją traktowano. Kiedy rodził się chłopiec, to właśnie chłopiec rodził się dla nas. Dlatego też inny sposób o chłopcach i dziewczynkach myślano. A ta dziewczynka mogła tam odwiedzać kilka razy do roku zaledwie swoją rodzinę i to też w bardzo zrytualizowany sposób. To jest niezwykle interesujące. Myślę, że warto byłoby się pochylić, choć nie dzisiaj, nad tą kwestią. Zatem, kiedy urodził się ten niewątpliwy skarb, chłopiec, zwłaszcza długo wyczekiwany, czasami przebierano go za dziewczynkę, żeby złe duchy, które na ten niewątpliwy skarb też miałyby ochotę, tak, porwać go, zawładnąć, zamordować, wziąć dla siebie, żeby spojrzawszy, że to przecież dziewczynka, to wiadomo, że się nie zainteresują specjalnie. Także na rozmaite sposoby te złe duchy oszukiwano. Uważa się, że też pukanie w niemalowane jest pozostałością tego rodzaju przekonania w naszej kulturze, chociaż naprawdę pierwotnie tego początków pewnego rodzaju zabiegów ciężko jest się spodziewać, ale mówi się, że że w Europie stukano w ściany domu w momencie, kiedy mówiło się jakąś radosną nowinę, żeby zły nie usłyszały na tej zasadzie. Jeżeli o czymś chciało to zachować w tajemnicy w pewien sposób. Czy to jest ta ciągłość, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale być może właśnie z tego wynika tenże zabieg. Wracając do tych czerwonych kokardek, zwróćcie uwagę, że dziś zostały one w tych miejscach, gdzie najmniej jesteśmy pewni co do tej rzeczywistości. No bo ani niemowlę, ani kwiatek nie powie nam, co im się stało. Tak? Więc zabezpieczamy te najbardziej niewymowne, że tak powiem. Dlaczego tradycja się utrzymuje? Raz, że lubimy kwiatki, a swoje dzieci zasadniczo też. A w momencie, kiedy tydzień się już nie śpi, to rodzice chwycą się sposobu najdalszej ciotki, która powie, co należy zrobić. Zatem nie mamy się co dzielić tym czerwonym kokardkom, ale też bardziej radykalne zabiegi przeciw urokowi się stosuje. Nadal się przeciera lewą stroną koszuli, bo należało lewą stroną koszuli przeciw urokowi zabezpieczyć. Albo włożyć 9 okruszków. Wykonywała to dziewczyna, która ukończyła geografię. Dziewczyna z wyższymi studiami. Tak jak mówię, po 7 dniach chwyta się wszystkiego. 9 okruszków należy chleba wrzucić do wody w szklance. Potem 9 zapalonych zapałek. I z takiego i tym potrzeć dziecku albo zrobić znak krzyża. To w zależności już w jaki sposób od tych rozwiązań było całkiem sporo. Nawet racjonalizuje się, że być może jakiś związek się tworzy. Na zasadzie, wiecie, odwrócenia uwagi. Jest fantastyczny sposób z XIX wieku, antropologia kultury wsi polskiej. Dziecko, które w nocy płacze, to, co prawda tu będziemy mieć granice, o których zaraz, ale to jest, podobnie działało z całą pewnością. Dziecko, które płacze, należy wynieść na podwórze, a następnie wnieść je do domu, podając kolejno z rąk do rąk przez 3 progi. Ja myślę, żeby się ucieszyło na tyle, że jest szansa, że przestanie, prawda? Bo na dobrą sprawę jest to troszeczkę atrakcji w momencie, kiedy dziecko ponosimy, może i przestanie płakać. Więc zabieg, który miał szansę być całkiem skuteczny, jeżeli dziecko tylko było znudzone na przykład, albo nic złego się szczególnie nie działo. Czerwona kokardka zatem była wykorzystywana, ale to istotne było ten kolor, to skojarzenie z siłą, zdrowiem, witalnością, życiem. Czasami też uważaliśmy, że niektóre kształty przynoszą szczęście i tutaj mamy czterolistną koniczynę czy podkowę. Chociaż podkowa tutaj łączyłaby dwa elementy i trudno byłoby powiedzieć, co jest ważniejsze w tym wypadku. Czy kształt, czy żelazo, znowu po raz kolejny metal, siła, zdrowie, witalność, po raz kolejny. Czyli
Tutaj mamy rozwinięcie tego określenia, podobne rodzi podobne, gdzie po prostu takie prawo funkcjonuje. Nasi przodkowie uważali, że tak działa świat. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Podobne rzeczy oddziaływują na podobne. W momencie, kiedy coś było częścią mnie albo było ze mną w styczności, w przyszłości też będzie na mnie oddziaływało. Prawo styczności, prawo podobieństwa. Na zasadzie prawa i podobieństwa, i styczności także imiona osób czy nazwy przedmiotów miały taką samą współzależność. To i bardziej prawo styczności. Imię przynależało do człowieka, czy do złej siły, na którą można było oddziaływać. Mówi się w naszej kulturze, nie wywołuj wilka z lasu, prawda? Jeżeli ja powiem wilk, ten wilk może przybyć, bo jego imię i on są ze sobą na tyle tożsame. Dlatego nie mówiono diabeł, mówiono walenty, a mówiono bies, mówiono kusy. Używano imion zastępczych, bo zło można wywołać. Nie mówiono niedźwiedź, mówiono miś, nie mówiono skarbnik, mimo że skarbnika ceniono bardzo. Ale mówiono też Walenty albo Mateusz na przykład, bo zastępczych imion było całkiem sporo. Tak, w tym pokoleniu sporo Mateuszów jest zapewne. Nie wolno bowiem, jeżeli nie chcemy, żeby jakaś siła się pojawiła, to nie powinnam używać tego imienia, bo imię i osoba są na tyle bliskie, są na tyle bliskie, że to oddziaływanie, wystarczy wywołanie imienia, żebym miała kłopoty na głowie. Na tej samej zasadzie, w momencie, kiedy ja użyłam jakiegoś imienia, to mogłam wywołać, czy imienia, nazwy i tak dalej, mogłam wywołać tęże rzeczywistość. Dlatego też te imiona i słowa miały znaczenie. Ale właśnie, nie tylko imiona, bo o imionach wspominam w pierwszym rzędzie, ale przecież słowa także. W naszej kulturze wierzono w sprawczą moc słowa. Zresztą, cóż się dziwić, to i chrześcijaństwo to jak gdyby poparło, skoro cały świat powstał od słów Boga, tak? Na początku było słowo, to cóż, to właściwie tylko była kontynuacja pewnej myśli. Dlatego formuły magiczne są tutaj właściwe, tak? Ale znowu, Państwo raczej formuł magicznych już nie używają. Ale zwróćcie uwagę, że przykładacie się do życzeń, które bliskim przekazujecie, prawda? Do dzisiejszego dnia my mamy przekonanie, że to, co powiedziane, może zmienić w jakiś sposób rzeczywistość. Mało tego, oczekujemy, chcielibyśmy. Dlatego przyłożymy się do tych życzeń, czy to w urodziny wypowiadanych, czy podczas jakichś świąt. Szczególnie bliskim. My przypomnimy sobie, na czym tej osobie najbardziej zależy i właśnie o tym wspomnimy. Prawda? To, co jest najbardziej tej osobie potrzebne, chorującej, zdrowie, młodej, nie będzie tego. Przyłożymy się do tych życzeń. Tak samo nie powiecie czegoś szczególnie złego w ogóle komuś w oczy, jeżeli nie chcecie kogoś skrzywdzić. Ja myślę, że i tutaj specjalnie i celowo będę zupełnie odwracać wzrok. Na przykład wyobraźcie sobie, że patrząc komuś w oczy, życzycie mu śmierci. Prawda? Obyś, tak? Myślę, że mało kto byłby sobie w stanie lekko poradzić z wyrzutami sumienia, gdyby coś się tej osobie stało. Dlatego, że niezależnie od naszej racjonalności, że my nie uważamy, że to, co powiem, coś zmieni, no z wyjątkiem psychologicznych aspektów. Powiecie o tym, że czasami słowa ukojenia mogą dużo zdziałać, czy wręcz przeciwnie, złe słowa, które powodują stres i będą miały jakieś tam konsekwencje. Ale w racjonalnym myśleniu tej współzależności nie ma, ale i tak ją będziemy odczuwać i odczuwalibyśmy wyrzuty sumienia, dlatego będziemy uważać. Dobra, no mamy prawo podobieństwa, prawo styczności i konsekwencje tego prawa w postaci przywiązania do pewnych kształtów, materiałów, kolorów, czy wreszcie właśnie do imienia czy słowa, bowiem język to też musimy cofnąć się, bo myślenie magiczne leży u podwalin w ogóle myślenia człowieka. Znajdziemy je w każdej kulturze, we wszystkich kulturach plemiennych. Musicie sobie wyobrazić zdziwienie Homo sapiens sapiens, kiedy pewnego dnia załapał, że istnieje. Tak? Popatrzcie, wam też trudno tak powiedzieć, gdzie wy jesteście, kim wy jesteście. Tam gdzieś, w tej chwili wyobrażamy sobie, że gdzieś za tymi gałkami ocznymi, tak, jest coś, co nami zawiaduje. Tak? To ciało właściwie na dobrą sprawę, no niekoniecznie. Niekoniecznie moje, bo tak, nasz przodek zrozumiał, że istnieje, tak? Ale zaraz. Leżał w nocy, tak? Śniło mu się coś, przebywał w jakichś przestrzeniach, a jego sąsiedzi mówią, tu byłeś,
tu, czy żona, tak? Więc gdzie ja jestem? Gdzie ja byłem w tym momencie, tak? Już nie wspominając o tym, że jak się łuka odkryto i różne ciekawe właściwości i to, co z umysłem się dzieje pod tym wpływem tych ziółek. Gdzie wówczas jestem? Musicie zrozumieć, że my dzisiaj nie jesteśmy ostatecznie w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem, czym ja jestem, czy ja jestem tożsama z tym ciałem. Wiemy o tym, tak? Znaczy, z jednej strony mamy koncepcję duszy, która czyni mnie zewnętrzną w stosunku, znaczy odrębną od tego ciała, mimo tam pewnej łączności czy współzależności. W myśl praw fizycznych, czy to, co wiemy o mózgu, jestem zestawem impulsów elektrycznych na dobrą sprawę, które w tej chwili pomiędzy fizycznymi komórkami następują, tak? Wy wszyscy także, tak? Kim my jesteśmy w ogóle? Mało tego, nasz mózg został, urodziliśmy się z nieukształtowanym umysłem i każde słowo, które do nas wypowiedziano podczas naszego życia, każda piosenka, każda kołysanka, każda opowieść, każdy kształt, który zobaczyliśmy, w jakiś sposób wrysowywał się w ten umysł, utworzył kolejne połączenia i w efekcie jesteśmy my teraz, tu. Taki aktualnie zestaw doświadczeń. Gdyby inny zestaw nas nastąpił, na inny zestaw byśmy się natknęli, bylibyśmy kimś innym. Zadaję pytanie, kim my jesteśmy? Dziś w XXI wieku nie jesteśmy w stanie ostatecznie odpowiedzieć albo uzmysłowić sobie do końca. To jest fantastyczne pytanie. Można było je drążyć i kontynuować. Ale ja chciałam Państwu wskazać, jak zdziwiony musiał być homo sapiens sapiens w momencie, kiedy dostrzegł, że jest. Że inny jest. I że ten inny też jest podobny do niego. I teraz pomyślcie sobie, co musiał zrobić natychmiast. Skoro zorientował się, że istnieje i że takie są właściwości jego umysłu, pierwszym pomysłem było, że cały świat jest taki właśnie. Stąd ta personifikacja wszystkiego wokół. Stąd to uduchowienie wszystkiego wokół. Bo skoro ja tak myślę, no przecież nie jestem w stanie do tego zwierzęcia umysłu wejść, nie jestem w stanie wejść do umysłu mojego współplemieńca, co dopiero gdzie indziej. To pierwsze założenie było takie. Dlatego w kulturze ludowej, popatrzcie, tysiąclecia minęły, a my nadal w myśleniu mamy tego rodzaju współzależności. Choroby należało obrzydzić, stosując obrzydliwe lekarstwo na przykład. Okłady z łajna na przykład. No bo taka zmora, która chciała dusić, to niekoniecznie. Jeszcze w XX wieku okładano na przykład dzieci, piersiątka dzieci. Mówicie o tym, że dzieci, niemowlęta, z racji tego, że hormony jeszcze matki dość intensywnie na nie oddziałują, mają powiększone sutki. Czy to dziewczyna, czy to chłopiec, wszystko jedno. Uważano, że to jest dowód na to, że zmora przychodzi, dusi, zsie te piersiątka i układano na przykład kubką niemowlęcia. No bo zmora się obrzydzi. Na tej zasadzie. Czyli mamy ciąg skojarzeń zachowany. Ale tak naprawdę to wszystko sięga dawniejszego myślenia, tego poczucia, tego niezrozumienia, tego próby zrozumienia tak naprawdę. Jak działa świat, skoro inne funkcjonuje, tak żyje, mruga, tak wydaje odgłosy, czy to aby nie jest tożsame ze mną? Człowiek musiał, znaczy od zarania dziejów próbował zrozumieć, jak działa świat, w jaki sposób funkcjonuje, jakie jest jego miejsce w tym świecie i jak na Boga wreszcie uczynić swoje życie w miarę bezpieczne. Ale tych skojarzeń miał bardzo wiele. I jednym z tych skojarzeń, jeszcze raz wrócimy, są właśnie prawo podobieństwa, prawo styczności i konsekwencje tychże praw. O personifikacji przy okazji od razu wspomniano, rozlicznych niebezpieczeństw, ale jeszcze o jednym prawie bardzo istotnym warto byłoby wspomnieć, mianowicie o waloryzacji czasu i przestrzeni, czyli nadawaniu znaczenia granicom. Dziś macie jeszcze konsekwencje tego myślenia. Nie witamy się przez próg, prawda? Nie zawsze wolno siedzieć na rogu, tak? Nie wolno przechodzić pod drabiną. Nie wolno, pecha przynosi, kiedy się zawróci z drogi, prawda? Dwukrotne przejście przez próg, tak naprawdę, to jest istotna rzecz. O co chodzi z tymi granicami? Otóż
nadawanie znaczeń granicą to też jest właściwość każdego myślenia wtedy tradycyjnego, mało tego, każdego myślenia religijnego i także w Państwa myśleniu spróbujemy odnaleźć w tej chwili te współzależności. Ale znowu, od początku. Doba. Czy mamy jakąś granicę w ramach doby, znaczącą godzinę? Północ. Jak najbardziej, północ. To jest, o ile moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie inne godziny dla nas zawsze były chociaż nie, o 8 godzina, tutaj 7:30 chyba, godzina cierpienia, 15 ileś, godzina wolności, ale no, powiedzmy sobie, że to są bardziej zindywidualizowane, stąd nie uchowały się w kulturze tak istotnie. Natomiast północ z całą pewnością, nawet gdyby wszystkie inne godziny były dla was takie same, to północ będzie istotna. Co to jest? Godzina duchów. Czasami godzina, czasami 5 minut. Natomiast o północy, północ to jest granica, w którym jeden świat zmienia się w inny. Osoby, które nie znają się na rzeczy, nie powinny tam specjalnie, powinny się ukryć, tak naprawdę zniwelować swoje istnienie, nie ingerować w tę przestrzeń, ponieważ w tym momencie działają siły, które od nas są niezależne i które mogą w jakiś negatywny sposób na nas wpłynąć. Uwaga zatem, północ. Wspomniałam jeszcze o pewnym demonie dzisiaj, pamiętacie? Południce? Południca atakowała południe. Mamy kolejną granicę, w której trzeba było uważać. Mimo tego w kulturze tradycyjnej mieliśmy jeszcze dwie znaczące granice. Zmierzch i świt. Po zmierzchu nie wolno było nikomu pożyczać mleka, bo to jako żywo byłaby czarownica i z całą pewnością zaczęłaby to mleko odbierać. Na zasadzie podobieństwa należało, żeby czarownica nie odbierała mleka, strzelić do tego mleka na przykład. Albo wyparzyć wiadro. Świetny pomysł, bardzo skuteczny. Ale nie myślano o tym, znowu o wirusach i bakteriach, tylko myślano, że poparzy się czarownica, która chciałaby odebrać to mleko. Ale grunt, że działało. Najważniejsze jest, że wymyślono całkiem sporo solidnej wiedzy, znaczy odkryto całkiem sporo solidnych zabezpieczeń przed rzeczywistością. Po zmierzchu. Po zmierzchu nie wolno było też na przykład przynosić wody ze studni. Po zmierzchu w ogóle wszystko zaczynało mieć inne właściwości niż za dnia. Woda, która mogła być za dnia bezpieczna, po zmierzchu mogłaby być bardzo niebezpieczna, zatem nie wolno było. Pewne rzeczy trzeba było o określonej porze załatwić. Dalej, przed świtem albo o świcie, tuż po świcie, tuż po wschodzie słońca należało zbierać niektóre zioła. To też było moment graniczny. W naszej kulturze wskazuje się także 15 i 3 jako godzinę śmierci Chrystusa i tą przeciwną po drugiej stronie. Ale w kulturze tradycyjnej bardzo, bardzo, znaczy nie mam przykładów zabiegów tego rodzaju, natomiast wskazuje się czasami jako te momenty graniczne. Zatem mamy dobę. W cyklu rocznym było tak samo. Popatrzcie, w każdej kulturze tak naprawdę momenty przesileń i równonocy to są momenty, kiedy istnieją najważniejsze święta. I tak jest od zarania dziejów. I dlatego też chrześcijaństwo właśnie w tych momentach także ustanawiało, z jednej strony schrystianizując to, co było wcześniej pogańskie, a z drugiej strony robiąc to, co od zarania dziejów się robiło w myśleniu właśnie tego typu. Moment graniczny, równonoc czy przesilenie, to jest moment, kiedy trzeba wykonać określone zabiegi, żeby świat się zmienił, żeby mogła rzeczywistość nowa zaistnieć. Im dalej wstecz, im bardziej bliżej rytuału czy mitu będziemy, tym będzie to bardziej znaczące. Dla kultur plemiennych w tym dniu odtwarza się za pomocą obrzędu mit. Na przykład mit początku. Mit, który opowiada o tym, jak powstał świat, albo skąd się wzięło słońce, albo skąd pojawił się człowiek, albo skąd w jaki sposób wywołać następną porę roku. Odtwarza się, bowiem w myśleniu tym mitycznym istotna jest reorganizacja, po raz kolejny odtworzenie tej rzeczywistości. I mówi się w tym, że od tego momentu świat z powrotem staje się młody. Zostaje bez grzechu, tak, gdybyśmy używali naszych sformułowań. Po raz kolejny odtworzony może przyczynić się do tego, żeby życie człowieka było bezpieczne i szczęśliwe. Ale w Państwa myśleniu też byśmy to mogli znaleźć, tego rodzaju waloryzację. Zwróćcie uwagę, rzeczywiście czas codzienny składa się z, jest liniowy.
Właściwie żyjemy z dnia na dzień, nigdy nie wracamy do jakiegoś momentu wcześniejszego, tak? Co najwyżej wspomnieniami. Zwróćcie uwagę, jak inny jest dla człowieka religijnego czas świąt. Podczas każdych świąt my cofamy się do aktu założycielskiego naszej kultury. W tym wypadku, w wypadku chrześcijaństwa to istotne, będą to istotne punkty życia Chrystusa, tak? Zobaczcie, w momencie, kiedy dochodzimy do świąt Bożego Narodzenia, my dochodzimy do czasu, kiedy Chrystus się rodzi. Za pomocą opowieści, za pomocą rytuału, my wracamy do czasu początku, momentu założycielskiego tej kultury. I w naszej kulturze co rok Chrystus się rodzi i co rok umiera. W ten sposób się to odczuwa. Nie jako rocznicę czegoś tam. My przecież nawet w ten sposób nie robimy, bo moglibyśmy robić 2013 rocznica czegoś tam. Nie. My wchodzimy w czas obrzędu, w czas tego początku. Dzięki czemu właśnie świat może się odnowić. I gdybyśmy należeli do kultury plemiennej, to taką narrację byśmy prowadzili. Odtworzylibyśmy świat, uczynili go po raz kolejny bez grzechu i moglibyśmy być może już bez błędów kontynuować tę rzeczywistość. A gdybyśmy sięgnęli do kultury ludowej, zwróćcie uwagę, topienie marzanny byłoby takim zabiegiem, które uchowało się bardzo długo, niezależnie od chrześcijaństwa. Czyli zbudowanie postaci, symbolu zimy, pożegnanie, bo marzanne żegnało się z każdym domostwem we wsi, wyprowadzało się to zło poza obręb osady, topiło się i to w wielu regionach także w tym momencie przynosiło się do domu, znaczy tak, z powrotem do osady Gajk Majk, czyli u postaci Ogień Wiosny. Im bliżej będziemy mieć takiego totalnego myślenia magicznego, wszechogarniającego, tym większe będzie przekonanie człowieka, że gdyby nie ten zabieg, po prostu świat nie będzie funkcjonował. Ale zwróćcie uwagę, że w myśleniu magicznym tak cały czas jest. Że to od moich działań, nawet od mojego zachowania niejednokrotnie, będzie zależeć ten kształt świata. Jeżeli ja zapomnę o marzannie, to po prostu następna pora roku nie może nastąpić. Ta współzależność człowieka i natury będzie dużo większa. W mitach afrykańskich, jeżeli człowiek jest niemoralny, to niemoralność jego przyczyni się do suszy, do powodzi, do jakiegoś kataklizmu. Zobaczcie, jaki to jest cudowny wpływ na te, jak człowiek, żeby człowiek zachowywał się moralnie. I znacznie bardziej wszechogarniający w tym zakresie pomysł. Zresztą my wcześniej też tak uważaliśmy zresztą. Bo to zło wynikające z zachowań ludzkich niejednokrotnie przyczyniało się do tego, że coś złego działo się w okolicy. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której ten istnieją w czasie, tak, czy to dnia, czy to całego cyklu rocznego, pewne momenty graniczne, które należy albo uświęcić, albo na nie uważać, albo wycofać się z tego okresu, żeby inne, z tej przestrzeni, żeby inne siły mogły oddziaływać, albo jak znam się na rzeczy, to wpłynąć i zmienić rzeczywistość. Czyli mamy czas. Tak samo jest przestrzeń. Dla człowieka, zwłaszcza człowieka, który funkcjonuje, nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić świata, w którym właściwie jedyne, co wam dane jest do doświadczenia, to wasza wieś. Jedna, miedza, druga, może okoliczny las. Nigdy w życiu nie byliście jeszcze w mieście na jarmarku. No bo i po co? Byście tylko przeszkadzali. Macie robotę w swoim gospodarstwie. Rzecz w tym, że musicie sobie wyobrazić świat w momencie, kiedy ktoś ma tak niewielką przestrzeń znaną, to cała reszta świata będzie niebezpieczna. Tak? A kolejne granice, jakim jest próg, jakim jest płot, jakim jest miedza, jedna, druga, trzecia, rozstaje dróg, będą wyznaczać te przestrzenie dla niego i muszą być waloryzowane. Właśnie w tych przestrzeniach granicznych będzie można je wykorzystać, jeśli znam się na rzeczy i trzeba na nie diabelnie uważać, jeśli ja z wiedzącym nie jestem. I tutaj z XIX-wiecznych jeszcze zaleceń podam wam kilka przykładów zabiegów leczniczych związanych właśnie z granicami. Lekarstwo na zubiszcze należy dziecku podawać, postawiwszy jedną nogę na progu. Zubiszcze to zapalenie migdałków. Jako środek zapobiegawczy przeciw konwulsjom zależy się przesuwania dziecka przez loch pod miedzą gdziekolwiek przekopane. Suchoty należy leczyć w południe na rozstajnych drogach. Mamy obydwie granice, i południe, i rozstajne drogi.
aby poprawić serę. Myślę, że będzie to dobre, ważna receptura. Należy o wschodzie, w dzień świętego Jerzego albo świętego Wita, udać się na dziewiątą miedzę i tam obmyć twarz mlekiem cielnej krowy. Może nie łatwe, ale jak człowiekowi zależy. Nie wieszają już, gdzie popadnie ludzi. Ale taki wisielec w okolicy to było dosłownie apteka w dawnych czasach, nawet w XIX wieku już. Bo i rosa z pod szubienicy, i ziółka pod szubienicą, i sznur, na którym zawisł wisielec, a i sam paluszek wisielca. Bardzo się przydał w apteczce takiej znającej się na rzeczy osoby i to na rozmaite rzeczy, na rozmaite rzeczy działa. Tutaj tylko zaznaczę, taki wisielec to była osoba także na granicy, która nie odeszła w prawidłowy sposób. Bo w prawidłowy sposób odchodzi człowiek w momencie, kiedy nastąpi właściwy rytuał. Rytuał zostanie zamknięty, on zostaje pożegnany i pochowany w ziemi. W momencie, kiedy ktoś umarł w niewłaściwy sposób i jeszcze w dodatku nie zostały dokonane rytuały, uważano, że właśnie, to jest dokładnie to samo skojarzenie, granica. Jeżeli kobieta zmarła podczas własnego wesela, włos żenichy zmarły podczas własnego wesela, uważano jako świetny sposób na ból głowy. Przykładano włos do skroni, na przykład. Także granice w sensie życia ludzkiego także były tutaj bezwzględnie istotne. Dalej, by pozbyć się zimnicy, febry, należało w Wielki Czwartek o wschodzie i o zachodzie słońca oblać się zimną wodą na brzegu rzeki. No niektóre na zasadzie, co się nie zabije, to uczyni silniejszy. Ale odporność dbać było, należało. Jedno z moich ulubionych zdecydowanie i uważam, że bardzo działających, namoczenie nocne. Pójść o północy nad brzeg jeziora czy rzeki i obmyć sobie twarz. Ja myślę, że nikt by nie zapomniał, idąc nad brzeg rzeki przy okazji swoją potrzebę naturalną zrealizować. Dobrze, zatem mamy, popatrzcie, mamy zestaw pewnych praw, których trzymali się nasi przodkowie, których prawdziwość uznawali. Zasadę podobieństwa, zasadę styczności i konsekwencje. Personifikowali rzeczywistość oraz niebezpieczeństwa, a także nadawali znaczenie przestrzennym i czasowym granicom. Nie dlatego, że w to wierzyli, nie tak powinniśmy o tym uważać. Tak uważali, że działa świat. Tak jak wy uznajecie prawa Newtona, uczycie się o grawitacji i tak dalej, tak nasi przodkowie wiedzieli, że tak działa świat. Ale pamiętajcie także, że wiele praw odkryli mimo wszystko, tak? I wiele z ich zaleceń było prawidłowych. Ale czasami się pomylili. I wy czasami się mylicie. I w naszych głowach jest bardzo wiele wyobrażeń, które nie są prawidłowe. I na koniec w takim razie eksperyment. Chciałabym, żebyście korzystali teraz w tej chwili z swoich podstawowych skojarzeń i z wiedzy potocznej. Powiedzcie mi pierwsze pytanie. Co je jesz? A co je jesz według pierwszego skojarzenia, nie według wiedzy? Od razu większy chór, prawda? Tutaj dwóch wiedzących rzeczywiście się odezwało. Dlaczego uważamy, że jedzą jabłka? Ano dlatego, a to wszystko przez... Słucham? Kultura masowa z jednej strony. Mnie to skrzywdził twórca podręcznika, ja to miałam w elementarzu. Rzecz w tym, że któregoś pięknego dnia, czy co, rysownik, bajki, czy to ilustrator podręcznika postanowił, ach pięknie będzie, jak ten Jerzyk będzie pod jabłonką i będzie na igiełkach trzymał jabłuszko. Tego też nie potrafi zrobić. Jego igiły są za mięciutkie, żeby no, było bardzo zgnite jabłko. Być może jakimś cudem utrzymać, jak by się porządnie przykaczyło. Natomiast ani nie nosi tych jabłek, ani ich nie zjada. I pomyślcie teraz o tych pokoleniach jeży, które były karmione jabłkami przez dzieci. Jak one tak chętnie jedzą jabłka, jak mędrzownice, czyli ich, bo ich ulubione pokarmy, bo po prostu najzwyczajniej w świecie jeże są owadożele, papłaza zjedzą chętnie. One są mięsożerne, tak? W ogóle nie jabłka. A my, oj, od pokoleń, z powodu fantazji rysowników, uważamy, że jeże jedzą jabłka. I to jest tak naprawdę, ponieważ obrazek jest niejednokrotnie silniejszy, to skojarzenie mamy podstawowe. Drugi test. Powiedzcie mi, kiedy struś chowa głowę w piasek? Jak się boi, tak? Wiecie, że tego nigdy nie robi.
Zdążyliście już to kiedykolwiek zweryfikować? Ja to zweryfikowałam, mogę się przyznać, niezłych parę lat temu zaledwie, dlatego wiem, jak zszokowanym człowiek może być. Ale pomyślcie sobie, czy mógłby być głupszy pomysł? Stróż ma całkiem solidne nogi. Zamiast wiać, to co robi? Wystawia właściwie szynkę na rzep. No, na dobrą sprawę w strusi nie powinniśmy doświadczać, bo to byłby gatunek, który miałby pierwszy pomysł do samobójstwa. Dosłownie. Z czego wynika to radosne przekonania? Znowu tu kreskówki stoją na przekór naszej wiedzy. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że wy za parę lat ze swoim synkiem czy córeczką moglibyście pójść do zoo i gdybyście nie te spotkanie, powiedzielibyście takie: popatrz Jasiu, a to jest struś, wiesz? Jak struś się boi, to chowa głowę w piasek. Jaś zapewne by zrobił wu w tym momencie. Nie chowa się, mamusiu. Ach, bo nie boi się ciebie wystarczająco. I tak by tak uważał. Mało tego, przecież w naszej kulturze istnieje przekonanie, ba, poważna obawa, a co by się stało z jeżem, Boże, przepraszam, ze strusiem, jakby go wystraszyć na betonie? Mamy ciąg skojarzeń z tym związanych, błąd poznawczy, najzwyczajniej w świecie, ale jednak utrzymujący się trwale i my nie weryfikujemy. Bardzo wiele z takich naszych przekonań nie weryfikujemy. Dobra. Mamy krzywdę ze strony edukacji, mamy krzywdę ze strony kultury masowej. Przychodzi czas na coś innego. Powiedz mi, kto zjada końcówkę banana i nie odkrawa jej? Ja. No i tak mamy mniejszość. Dobrze? Rzecz, ale słyszeliście o tym? Dlaczego nie zjada się końcówki banana? Są bakterie, tak? Probaki. Co jeszcze? Nie słyszę? Lamblie? Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Jest niesmaczna. Jest niesmaczna. Ja próbowałam, smacz. Otóż, słuchajcie, wiecie dlaczego nie zjadacie końcówek? Ja mogę podać więcej przykładów. Tak, lamblie, pasożyty, ameby, bakterie, wirusy. Węże i żmije wpuszczają jad, a skorpiony i pająki wznoszą tam jajka. Wiecie dlaczego nie zjadacie końcówki banana? Dlatego, że w latach 80. istniała opowieść, tak zwana legenda miejska, która informowała o tym, że w końcówkach bananów, w tamtych krajach, gdzie one rosną, to właśnie węże i żmije jad, albo skorpiony i pająki jajka, albo że są, mają tam pasożyty, lamblie, ameby, bakterie, wirusy. W latach 90. mówiono, że jest rakotwórcza. Rakotwórcza. To jest taki, wiecie, nie było nigdy badań naukowych na ten temat. Rzecz w tym, że tak naprawdę nie zjadacie końcówki banana tylko z powodu opowieści, która swego czasu oddziałała na wyobraźnię waszych rodziców, a oni wam już skutecznie ją przekazali, czyli folklor. Nie będę wam mówić, że powinniście ją zjadać, bo jako miłośniczka folkloru i badaczka folkloru wiem, że w wielu opowieściach jest prawda i być może istnieje mała szansa, maleńka, bardzo maleńka, że jest to opowieść, która przeniknęła z tamtych krajów, a oni to odkryli, rzeczywiście zweryfikowali, doświadczalnie sprawdzili. Ale prawda jest taka, nie było badań naukowych, a wy nie zjadacie końcówek banana tylko z powodu opowieści. Proszę mi wierzyć, takich perełek w naszych głowach jest całkiem sporo. Nigdy nie miejcie wystarczająco dużo zaufania do swojej wiedzy. Zawsze opierajcie się na porządnych źródłach. Ale zawsze miejcie też szacunek dla myśli innych ludzi. Dlatego, że każda kultura na danym etapie rozwoju odpowiada o świecie najlepiej, jak potrafi. Daje recepty najlepsze, jakie są możliwe i najbardziej efektywne, jakie udało się znaleźć. Dlatego pełen szacun dla wszystkich. Dziękuję Państwu. Jeżeli macie w ogóle jakieś pytania, chcecie porozmawiać, to ja z przyjemnością wielką. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.